Dzień dobry, Jarek Adamski, Silesia 24. Kłaniam się. Kazimierz Karolczak jest naszym gościem, szef GZM-u. Witam Dzień dobry. Serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie przewodniczący, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, pandemia, kłopoty finansowe, to są jakieś tożsame ze sobą pojęcia? Tak, jak najbardziej. Co prawda pandemia wydaje się, że coraz bliżej końca, chociaż województwo śląskie tego już tak dokładnie nie widać, ale w kraju wygląda już, że jest coraz lepiej. Natomiast kłopoty finansowe to dopiero myślę, że się zaczną. Pierwszy przedsmak, jeśli chodzi o finanse samorządów, to była zmniejszona wpływ dotacji z tytułu PIT-u i CIT-u za miesiąc kwiecień. Jeżeli maj miałby tak samo wyglądać, no to można powiedzieć od razu, że to jest tragicznie i że połowa samorządów może tego nie przeżyć, chyba czyli wykończy je wirus. Co prawda, my mamy nadzieję, że ten wynik kwietniowej dotacji płaconej w maju, on trochę był wynikiem przesunięcia podatków, wpływu podatków. Rozliczamy się przecież do końca maja, również firmy, i że te wpływy zostaną uzupełnione i ta różnica nie będzie tak duża. Także wszyscy trochę z drżeniem serca czekamy, co będzie, jaki będzie wpływ w tym miesiącu i rozliczenie za miesiąc maja. Na pewno będzie problem z komunikacją miejską. To są olbrzymie pieniądze. W skali metropolii to jest ponad 800 milionów, które miasta ze swoich budżetów asygnują na transport. Sporo mieszkańców chciałoby, żeby to było jeszcze więcej, natomiast w sytuacji ograniczeń, które miały miejsce, teraz jest troszeczkę coraz mniej tych obostrzeń, ale kiedy mieszkańcy korzystają z transportu publicznego, to wpływy z biletów spadły do 15% poprzednich wartości. Czyli zamiast 250 milionów, to może się okazać, że to będzie kilkadziesiąt tylko milionów. No dobrze, ale to jak pokryć ten brak? No, ten brak musi pokryć organizator transportu, czyli miasta. Nie dosyć, że mają mniejsze wpływy, to się okazuje, że będą miały jeszcze dużo większe wydatki z tytułu właśnie choćby transportu, ale z wiele innych też branżach jest podobnie. Tak więc tutaj nie bez przyczyny mówię, że niektóre miasta mogą po prostu tego nie przeżyć. Są już opinie i stanowiska wielu dużych miast, które wprost mówią nawet o eutanazji niektórych miast. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, między innymi o tym. To jest prezydent od wielu lat, który trochę można powiedzieć nie owija w bawełnę. Te kilka miesięcy będzie dla nas bardzo, bardzo trudnych i będziemy czekać, co się będzie działo, jak będą wyglądały te wpływy podatkowe. Się okazuje, że w tej chwili rząd podjął wiele działań, tak tarcz antykryzysowych, natomiast żadna z nich na razie nie dotknęła samorządu. Mam nadzieję, że wkrótce takie rozwiązania, również które pomogą samorządom, zostaną wprowadzone. Bez nich może być naprawdę bardzo duży problem. Pan był przedsiębiorcą, nie wiem, czy nadal jest. Nie. Przepisy mi na to nie pozwalają. Ale rozumiem, że wśród do przedsiębiorcy jest wśród wielu przedsiębiorców nadal pan ma. Jak pan ocenia, aby tarcze wprowadzone przez rząd Morawieckiego? Okazuje się, że sporo firm wyszło na tym całkiem nieźle i pozwoliło im to przeżyć. Są takie nawet, które dzięki... nigdy się nie da dopasować wszystkich przepisów tak, żeby one faktycznie były idealnie wcelowane. Są sytuacje, w których firmy mogą mieć nawet lepszą sytuację niż przed epidemią. Jest też sporo firm, które jednak ucierpiały i specjalnie tu branża gastronomiczna, myślę, że ma największy problem. Szczególnie te branże, w których zatrudnia się pracowników na umowach, zleceniach, tak jak umowa śmieciowych. W przypadku umowy o pracę jednak trochę ta pomoc lepiej działała. To jeszcze wszystko jest przed nami. To są naprawdę 2-3 miesiące i bardzo często sytuacja płynnościowa firm jest właśnie taka, że pozwala im funkcjonować na 2-3 miesiące bez dochodu. Panie przewodniczący, ona jest niestety bardzo płytka. 4-5 miesięcy to będzie prawdziwy sprawdzian, ile firm to przetrwa. Prawdziwy sprawdzian, ale mówi się też o drugiej fali koronawirusa na jesieni. I to może być drugie uderzenie w tym roku. No, mamy nadzieję, to są... Nikt specjalnie koronawirusa mocno nie przewidział, że tak sytuacja się rozwinie. Ja jeszcze obserwowałem niedawno, czytałem komunikaty sanepidu państwowego, który komentował, co się dzieje w Chinach, bez żadnego wskazania, co może być w Polsce. Tak więc na chwilę omówienie o drugiej fali jest mocno przedwczesne. Z drugiej strony mam nadzieję, że mając już obecne doświadczenia, no, będzie nam łatwiej, będziemy łatwiej w stanie zapanować nad ogniskami metropolia... ewentualnymi
koronawirusa metropolia i poradzić sobie z sytuacją. Pomagała szpitalom na Śląsku w związku z koronawirusem, prawda? Ta pomoc dotarła do tych wszystkich szpitali, do których miała dotrzeć? No, szpitali w województwie śląskim jest bardzo dużo. My skupiliśmy się na tych szpitalach, które prowadzone są przez miasta. Budżety miast mocno ucierpiały, miasta są naszymi członkami i tak naprawdę, mówiąc w formalny sposób, taka droga pomocy właśnie wiedzie poprzez dotacje miastom, a miasta swoim szpitalom. No, tak wygląda ustawa, że jesteśmy związkiem miast i możemy pomagać swoim miastom członkowskim. Miałem korespondencję od pana rektora Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pana Jałowieckiego. Strasznie mi przykro, ale po prostu nie mamy ścieżki formalnej, żeby na przykład pomóc szpitalom uniwersyteckim. Tak więc tutaj w tym przypadku takiej ścieżki nie znaleźliśmy. Tam, gdzie mogliśmy pomóc, to zrobiliśmy. Panie przewodniczący, cały czas rozmawiamy o pieniądzach, ale też w kontekście powstania nowej spółki, by musimy sobie o tym przypomnieć. Nowej spółki, która będzie się miała zająć powstaniem spalarni, prawda? I jak w tej chwili by wygląda sytuacja z tą spółką? Czy rzeczywiście ona była potrzebna? No, sytuacja, jeśli chodzi o spalarnię odpadów, się nie zmieniła. W województwie śląskim, w metropolii jest taka instalacja bardzo potrzebna. Czujemy to w swoich portfelach, jak mocno podrożały gospodarka odpadami, wywóz śmieci. Bardzo dużo jest składowisk, które nie mogą przechowywać, płacą bardzo duże pieniądze za przechowanie tak zwanej frakcji kalorycznej, która powinna właśnie być wykorzystywana do produkcji ciepła, do produkcji energii elektrycznej. Metropolia przez swoje blisko ponad 2 lata funkcjonowania odłożyła sporo pieniędzy, tak więc na tą inwestycję mamy sporo środków i to również myślę, że to będzie takie działanie, które trochę pozwoli lokalnym firmom złapać pewien oddech. Chcemy te pieniądze wydać, rzucić na rynek, tą instalację wybudować. Gdzie? Po to, żeby mieszkańcom obniżyć wydatki na gospodarkę odpadami. Co do lokalizacji, mamy 7 zgłoszeń miast. Będziemy je analizować, dobraliśmy kryteria. A jakie to są miasta, panie przewodniczący? W tej chwili dokładnie tej listy nie pamiętam, ale z pamięci na pewno jest Ruda, jest Mysłowice, jest Sosnowiec, jest Wrocławice, jeśli dobrze pamiętam. Jest dokładnie 7 lokalizacji i zespół, który opracował kryteria. To są ważne elementy, które pozwolą, by ta inwestycja była opłacalna. Bardzo ważna jest lokalizacja, czyli musi być dostęp do odbioru energii elektrycznej, dostęp do odbioru ciepła, dobra również komunikacja drogowa czy kolejowa. Te wszystkie elementy przesądzą o tym, która lokalizacja będzie wybrana i dzięki temu ta inwestycja, tak jak mówię, może być bardziej efektywna niż gdyby była w złym, dobranym miejscu. Panie przewodniczący, by w kontekście tej spalarni i też obniżania kosztów z tym związanych, jak pan słyszy prezydenta Dudę, który mówi do emeryta, że 13. emeryturę to dostał od prezydenta, a podwyżki z tytułu wywozu odpadów to wina samorządów, to jak się pan czuje, jak pan to komentuje? No, pan prezydent podpisuje wszystkie ustawy, również tą, która spowodowała takie, a nie inne ceny w gospodarce odpadami. Tak więc, nie wiem, może zapomniał, co podpisał. Trudno mi to tłumaczyć. W każdym razie równo samorząd, prezydent, Sejm, Senat, jesteśmy instytucjami państwa, wszyscy razem tworzymy państwo i myślę, że to nieładnie pokazywać, że w czymś ogródku coś źle się dzieje, tylko raczej zastanawiać się, jak te wszystkie elementy, o których mówiłem, samorząd, Sejm, Senat, prezydent powinny ze sobą współpracować, bo w końcu wszyscy jesteśmy opłacani z pieniędzy, z podatków mieszkańców, to oni płacą nam nasze pensje. Panie przewodniczący, te wszystkie inwestycje, które planowaliście w tym roku, one normalnym tokiem się realizują, będą realizowane? No, sporo jest takich inwestycji cały czas, to jest początek metropolii, dużo jest, można powiedzieć, na dyskach kreslarskich. Jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia przetargu na przedwstępne studium kolei koncepcji metropolitalnej. Będziemy mogli dzięki temu zamówieniu odpowiedzieć, którędy możliwe będą te inwestycje, które były wskazane w koncepcji, jakich terenów potrzebujemy, w których miejscach, gdzie mogły być przystanki i to na pewno się odbędzie. To jest wydatek kilku milionów złotych, to nie są to duże pieniądze. Największym takim, który na
w najbliższym horyzoncie to jest właśnie instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Natomiast cały czas nad koncepcją kolei cały czas posuwamy sprawę do przodu. Natomiast no, jest to inwestycja w horyzoncie 10-letnim. Mam nadzieję, że w tym okresie te wszystkie problemy finansowe, które gdzieś tam czają się trochę groźnie na horyzoncie, miną i będzie nas na to stać, również we współpracy z państwem, bo na pewno samego rządu czy samej metropolii nie byłoby stać na taką inwestycję, ale już wszystkie duże miasta w Polsce już mają swoje koleje aglomeracyjne. Największa aglomeracja poza Warszawą, które dodatkowo ma jeszcze metro przecież współfinansowany przez budżet państwa. Nie ma żadnych rozwiązań kolejowych, a w naszej specyfice miast, kiedy te odległości między miastami wydaje się, że nie blisko, ale jednak są to kilometry, wydaje się, że ta kolej naprawdę jest nam bardzo potrzebna i cały czas ruch samochodów nam na to wskazuje. Ilekroć dojeżdżam do Katowic, to o tym się przekonuję, pan pewnie też. Panie przewodniczący, serce nadal z lewej strony? Zawsze tutaj ducha i serca się nie zmienia. Co prawda nie jestem czynnym politykiem, jestem w tej chwili przewodniczącym zarządu apolitycznym z uwagi na to, że reprezentuję prezydentów, burmistrzów, wójtów, którzy mają różne zapatrywania polityczne. Tak więc staram się swoją funkcję wykonywać w taki sposób, by nie dodawać od siebie żadnych elementów politycznych. A polityczny by przewodniczący GZM-u ma swojego faworyta w wyborach prezydenckich? Niech wygra najlepszy. Niech wygra najlepszy. Dobrze. Kazimierz Karolczak, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję.